Witam Was w kolejnym odcinku serii Home Recording, czyli Wszystko się da. Uwaga! Przed Wami! W poprzednim odcinku mówiliśmy o interfejsach audio i o mikrofonach. I w tym odcinku chcę kontynuować ten temat. Skupimy się bardziej już na samych mikrofonach. Z tego względu, że no nie dalej jak właśnie wczoraj brałem udział w takiej dyskusji na Facebooku, gdzie młody adept home recordingu, nagrywania hip-hopu w domu, no zaczął swój wywód na temat tego, że dobre mikrofony, które, na których można cokolwiek dobrze brzmiącego osiągnąć, zaczynają się dopiero od 1000 zł. Ja się nie do końca z tym zgadzam. Uważam, że na tanim mikrofonie można naprawdę dużo nagrać i nagrać dobrą muzykę i dobrze ją zmiksować. Tylko nie wspomniałem w poprzednim odcinku o jednej ważnej rzeczy. To, jak brzmi mikrofon, to jest wypadkowa dwóch rzeczy. Mikrofonu oraz przedwzmacniacza w Twoim interfejsie audio. Tutaj stoi mój interfejs audio. Ja używam interfejsu Focusrite Scarlett 2.2. To jest dosyć stary interfejs, to jest interfejs pierwszej generacji jeszcze, ale nie widzę potrzeby, żeby go zmieniać. Odpowiada mi jego brzmienie, wszystkie parametry uważam, że są ok. Natomiast to, w jaki sposób brzmi Twój mikrofon, to największy wpływ na to posiada rodzaj przedwzmacniacza w Twojej karcie dźwiękowej. Bądź mikserze, no, w zależności od tego, z czego korzystasz. Kolejną rzeczą jest miejsce, w którym nagrywamy. Jeżeli chcesz nagrywać wokal w takim pomieszczeniu jak to, gdzie jest no, potężny pogłos, to Ci to nie wyjdzie. Łazienka, ubikacja, gdzie masz kafelki, też nie będą dobrym miejscem. Tam się po prostu dźwięk odbija, fajnie się śpiewa przy goleniu, ale może niekoniecznie dobrze się nagrywa tam cokolwiek. Ja na przykład mam w mieszkaniu pomieszczenie 2 metry na 2 metry kwadratowe, no taką garderobę typową, w której wiszą ubrania. I te ubrania, które tam wiszą, robią taką, można powiedzieć, naturalną, fajną adaptację akustyczną. I w tym pomieszczeniu praktycznie w ogóle nie ma pogłosu. Mało tego, mogę sobie tam wejść i się zamknąć i wydzierać i nie przeszkadzam w ten sposób sąsiadom. I świetnie mi się tam nagrywa wokal. Jeżeli nie posiadasz takiego pomieszczenia, to dobrym wyjściem będzie znalezienie takiego pokoju w mieszkaniu, w którym nie ma, nie wiem, 3-4 gołych ścian, tylko wiszą jakieś półki, są postawiane jakieś książki. Dobrym rozwiązaniem czasami jest, i tak kiedyś się robiło, otworzenie szafy, w której wiszą ubrania, bo w tym momencie drzwi tej szafy nie są takim ekranem, który odbija ten dźwięk, tylko ten dźwięk zaczyna się gubić w tych ubraniach, które sobie tam wiszą. To są rzeczy może śmieszne i komuś wydawałoby się, że nieprawdopodobne, co ten gość gada w ogóle, jak można zrobić adaptację akustyczną z ubrania, które wisi w szafie. No, nazwijmy to, że to jest adaptacja akustyczna. To nie jest profesjonalna adaptacja akustyczna. To jest rozwiązanie do nagrywania w domu, żeby troszeczkę sobie pomóc i troszeczkę sobie poprawić. Dobrym rozwiązaniem są też filtry absorpcyjne. To są takie ekrany, które zakłada się za statyw mikrofonowy i one są wyłożone taką warstwą pianki poliuretanowej, pod tym jest jeszcze czasami jakaś wełna mineralna. I to wszystko fajnie chłonie dźwięk, ten, który wylatuje z Twoich ust, przelatuje tam przez mikrofon, dookoła mikrofonu i gdzieś się miałby dalej odbić od ściany za statywem. To w tym momencie to się tam fajnie zgubi. Takim czymś można się wspomagać. Natomiast trzeba powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz na temat ustawienia mikrofonu. Dlatego, że już na etapie wybierania miejsca, w którym będziesz nagrywać, tak naprawdę określasz brzmienie swojego mikrofonu. I jak to zrobić, żeby wybrać dla siebie dobre miejsce? Twoje uszy to jest coś w rodzaju instrumentu, którym będziesz się posługiwać w całym swoim home recordingowym życiu. Dlatego musisz też wykorzystać te uszy po to, by znaleźć sobie miejsce do nagrywania. I najlepszym rozwiązaniem jest po prostu pochodzić sobie trochę po pomieszczeniu, pomówić, pośpiewać do siebie samego i posłuchać, w którym miejscu brzmisz najlepiej. I na pewno w ten sposób wyeliminujesz wszystkie możliwe narożniki, kąty, gdzie no, są przestrzenie, gdzie ten dźwięk się rzeczywiście odbija, powiela i powstają pogłosy, jakieś echa. I znajdziesz na pewno takie miejsce, gdzie sam stwierdzisz, że to jest najlepsze miejsce do tego, aby móc zacząć nagrywać w danym miejscu wokal na mikrofon. Kolejną rzeczą jest to, w jaki sposób należy mikrofon ustawić względem
osi, nie wiem czy to jest X, Y czy Z, tak o. Dlatego, że już na etapie ustawiania mikrofonu względem Twojego aparatu mowy możesz określić, czy ten mikrofon będzie brzmiał bardziej ciemno, dlatego że membrana będzie skierowana bardziej w kierunku Twojej klatki piersiowej, która jest takim naturalnym pudłem rezonansowym, czy będzie bardziej skierowany w stronę ust i nosa, wyłapując lepiej wszystkie te wysokie częstotliwości, wszystkie syczenia, wszystkie esy, jakieś mlaśnięcia, cokolwiek. A filtr, którego będziesz używał już później w czasie miksu, będzie tylko i wyłącznie pewne rzeczy podkreślał, uwypuklał bądź je niwelował. I to jest bardzo ważne. Znalezienie dobrego miejsca do nagrywania w mieszkaniu oraz odpowiednie ustawienie mikrofonu. Jeśli chodzi o mikrofon pojemnościowy, którego ja używam, jest to taki mikrofon, Oktawa MK319. I bardzo lubię ten mikrofon właśnie za jego takie radiowe brzmienie, takie seksowne brzmienie. I ten mikrofon rzeczywiście nowy, kosztuje około 1000 zł, ale można kupić tańszy bądź używany za 600-700 zł. No ja kupiłem akurat używkę i dałem za niego, z tego co pamiętam, chyba 700 parę lat temu. I mi służy z powodzeniem. Jest wyprodukowany w Rosji, to jest rosyjski mikrofon. To jest już, można powiedzieć, legendarna marka, jeżeli chodzi o produkcję mikrofonów. Oktawa, poczytajcie o tych mikrofonach, są bardzo, naprawdę posiadają bardzo ciekawy asortyment. Posiadają świetne mikrofony lampowe, świetne mikrofony kierunkowe, no naprawdę tam mają tego pełno. Chciałem Wam też pokazać, jak wygląda chińska kopia mikrofonu SM57. Nie zwracajcie uwagi na to, że jest poklejony taśmą, bo mi kiedyś spadł. To jest mikrofon, za który dałem, nie wiem, coś około 120-150 zł. On nie brzmi dokładnie tak jak SM57, ale brzmi no, w miarę podobnie i można się też zaopatrzyć, jeżeli tutaj gitarzyści jacyś są i szukają dla siebie jakiegoś mikrofonu, żeby ponagrywać piecyk. I można się w taki mikrofon zaopatrzyć, żeby sobie gdzieś tam ponagrywać piec. Natomiast jeżeli chodzi o samo nagrywanie pieca w domu, to nie wiem, czy to jest aż tak dobre rozwiązanie, bo są lepsze rozwiązania wtyczkowe, efektowe, ale to jest temat na duży, inny odcinek, który chcę przygotować, tylko muszę jeszcze troszeczkę doszlifować swoje umiejętności wiosłowania. Natomiast jeszcze wracając do tych tanich mikrofonów, naprawdę można znaleźć tańszy pojemnościowy mikrofon, dobrze go ustawić u siebie w domu i nagrać na nim fajny wokal, tylko naprawdę bardzo, bardzo dużo zależy od tego, ile włożysz pracy w to, żeby się do tego przygotować, żeby znaleźć sobie dobre miejsce, żeby coś poprawić i w ten sposób nagrać dobry wokal. Jeżeli chodzi o adaptację akustyczną, to chciałbym Wam odradzić raczej zakup bardzo powszechnych pianek, gąbek, tych piramidek takich, wytłoczek tak zwanych. Dlatego, że jeżeli mieszkasz w bloku, to na 90% posiadasz ściany z betonu albo z jakiegoś innego pustaka, tytongu czy czegokolwiek takiego, co samo w sobie powoduje dość duże wibracje. Beton ma takie właściwości, że on tak jakby drży. Jeżeli puścisz głośniej muzykę, to te ściany po prostu zaczynają ci drżeć. Trochę inaczej zachowuje się na przykład cegła. I jeżeli masz pakować pieniądze w te pianki, które są dość drogie, to one efektu dobrego nie dadzą. Jeżeli wyłożysz sobie kąt w pokoju tymi piankami, to tam oprócz tego, że minimalnie ci się tam zniwelują pogłosy, to dalej przy głośniejszym darciu się będzie się z tym dźwiękiem działo niedobrze. Jeżeli bardzo chcesz iść w stronę paneli akustycznych, to pooglądaj sobie filmy instruktażowe na YouTubie, jak zbudować przy pomocy wełny mineralnej 4 sklejek panel akustyczny. Jeżeli masz oczywiście na to miejsce w swoim pomieszczeniu, żeby ściany wyłożyć takimi plackami z wełny mineralnej. Natomiast warto rzeczywiście najpierw poszukać takiego miejsca w domu, gdzie można dobrze się nagrać i starać się wyszukać takich rzeczy, które już posiadasz, które można byłoby wykorzystać, typu właśnie ta otwarta szafa, no nie wiem, jak masz
garderobę, tak jak ja, to można też tam ją wypełnić czymś, żeby nie była pusta i masz świetną kabinę do nagrywania, tylko musisz 20 metrów kabla pociągnąć do drugiego pokoju, żeby móc podpiąć się do komputera, ale to jest najmniejszy problem. Kombinuj, no, bez kombinowania to się nie da, to już jest właśnie taka branża, że tu trzeba bardzo dużo kombinować, żeby osiągnąć swoje dobre brzmienie. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że oglądaliście kolejny odcinek. Zapraszam Was do sklepu 9 metrów, gdzie kupicie sobie bluzy, koszulki, czapeczki, saszetki i inne pierdoły oraz ciekawą muzykę fajnych wykonawców niezależnych. Zapraszam Was na kolejny odcinek, który nie wiem jeszcze o czym będzie. Jak widzicie, nagrywam inaczej niż poprzednio, bo odniosłem się do Waszych sugestii. Ja jestem totalnie nieogarnięty, jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, więc w tej chwili nagrywam telefonem i odpuściłem sobie nagrywanie ścieżki dźwiękowej osobno, bo jest za dużo pracy z montażem, nie chce mi się tego robić, więc niestety będzie to brzmiało tak, jak brzmi teraz i kupa. Natomiast w ten sposób myślę, że będę nagrywał częściej, więcej, szybciej i szybciej się czegoś nauczycie i dowiecie ciekawego. To tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Koszmarnie ten mikrofon wygląda, nie?